Siemaneczko, siemaneczko. Chciałem Wam opowiedzieć ostatnią moją taką historię drogową. A mianowicie wracałem z tydzień czy dwa tygodnie temu z wycieczki do Krakowa. No i wieczorową porą, oczywiście na naszej polskiej autostradzie, drodze wyścigowej, gdzie panują zasady dzikiego zachodu, doszło do wypadku. Przed samym zjazdem, przy samym zjeździe gdzieś tam w okolicach Kielc, no zdarzyły się trzy samochody. Ja w ten korek się władowałem dosyć świeżo. No, ruch był dosyć duży w kierunku Warszawy. No i, że tak powiem, kwitłem w tym korku, w tej blokadzie drogi jakieś 3 godziny. No i historia wyglądała tak, że w pewnym momencie, oczywiście wszyscy jak stanęliśmy na tej drodze, no to pięknie ten korytarz życia, który tak jest propagowany w telewizji, żeby zachowywać na autostradach, jest to bezpieczny przejazd dla służb, dla jakichś tam pojazdów ewakuacyjnych i tak dalej. Powinien zostać zachowany i samochody powinny się ustawiać maksymalnie do krawędzi, tak żeby środek był przejezdny. No i sytuacja wyglądała tak, że w pewnym momencie, jak już pewnie wiele razy widzieliście w internecie na filmach, samochody zaczęły zawracać tym korytarzem życia. No i to naprawdę była ilość hardkorowa. Widziałem i ciężarówki zawracały, te, które jeszcze miały możliwość dokonania nawrotu, jeżeli były tam dopiero co dojechały do tego korka. No i ja sobie myślę, coś tutaj jest nie tak. No ale jedzie jeden, drugi samochód i mówią, że policja każe tak zawracać, że policja każe jechać korytarzem życia. Ja sobie myślę, kurde, normalnie jakieś, mówię, jaja. Jak policja każe jechać pod prąd, tam potem wiadukt był, to na ten wiadukt też trzeba byłoby wjechać pod prąd. Mówię, jakaś sytuacja niedorzeczna. Dzwonię na numer alarmowy, bo gdzie mam się dowiedzieć? Stoję w środku korka na autostradzie. Mówię, zadzwonię na numer alarmowy, dowiem się. Dzwonię. Raz. Dzień dobry, numer alarmowy. Ja mówię, chciałem zapytać, tu jest taka sytuacja na autostradzie na S7, czy w sumie na nie autostradzie, tylko drodze szybkiego ruchu. Na S7 przed Kielcami, w związku z tym wypadkiem, który jest. Tutaj dostaję informację od kierowców, że policja nakazała jechać pod prąd korytarzem życia. Dyspozytor mówi, że no nie ma takiej informacji od osoby kierującej zdarzeniem. Żadna taka informacja tutaj od kierującego nie wpłynęła. To ja pytam, no to czy możemy jechać? Czy jest takie przyzwolenie? No absolutnie nie ma takiej zgody. W ogóle nie można, jeżeli nie ma policji kierującej ruchem. Myślę sobie, no dobra, no to spoko. No, rozłączyłem się, dziękuję za informację. Czekam. No i nadal stoję w tym korku, a te samochody jadą. W pewnym momencie zrobił się korek w dwie strony, czyli wszyscy, którzy stali prawidłowo do przodu, również stali w korku. No i ci, którzy zaczęli jechać tym korytarzem życia, również stanęli w korku w przeciwną stronę, więc korek się zrobił o dziwo na pasie w jednym kierunku w dwie strony. I tak, korytarz życia był zablokowany, droga do przodu była zablokowana. No i dziwne było to, że kierujący tymi pojazdami stojącymi w korku do nas krzyczeli przez okna, że policja każe jechać, że tak nawracać, że to jest takie kierowanie ruchem. Nie wiem, dla mnie to była sytuacja taka dosyć dziwna i no myślę sobie, nie będę ufał w dyspozycje wydawane przez kierującą, nie wiem, jakimś tam osobowym, powiedzmy, samochodem. No bo co, jeżeli potem pojadę pod prąd, pojadę tym korytarzem życia, policja mnie zatrzyma i co powiem? Przepraszam, wie pan, panie władzo, a jechała taka pani Passatem i powiedziała, żebym jechał pod prąd, bo wy tak kazaliście. Aha, no to nie wiem, 500 zł, 1000 zł i ileś tam punktów. Nie wiem nawet, jakie są cenniki za takie numery, ale no podejrzewam, że nie małe. No i ja myślę, no coś jest nie tak. Dzwonię jeszcze raz ten numer alarmowy po tym czasie. Tam, nie wiem, mówię, z godzina minęła. I mówię, dzień dobry, dzwonię ponownie w sprawie tego zdarzenia na S7. Czy jest jakaś informacja od kierujących ruchem, kierujących tym zdarzeniem, żeby jechać pod prąd? Nie, nie ma takiego zdarzenia, nie ma możliwości, nie mogą Państwo jechać pod prąd. Rozumiem, dziękuję.
No i tak wstałem do końca w tym de facto korku. Bardzo dużo samochodów pojechało w przeciwnym kierunku pod prąd. Dojechałem do tego zdarzenia. Zdarzyły się tam faktycznie trzy samochody osobowe. Było mnóstwo policji, straży, karetki. No i tak naprawdę wydaje mi się, że ci, którzy pojechali pod prąd tym korytarzem życia, z tego co widziałem w lusterku wstecznym, jadąc już potem tą drogą, no utknęli znowu w drugim korku, który był spowodowany tym, że droga, którą pojechali, była niewydolna na taki duży ruch, na takie natężenie i w jednym czasie, więc niewiele przyspieszyli. Natomiast no, ponieśli dosyć duże ryzyko. No nie wiem, jak to się faktycznie skończy. Czy ktoś, kto tam może nagrał to zdarzenie, nie wysłał takich zgłoszeń na stop agresji drogowej w związku z jazdą pod prąd tym korytarzem życia. Trudno mi się odnieść. No ja wolałem nie ponosić tego ryzyka i zresztą wykonywać polecenia osób, które poruszają się ze mną tą samą drogą, no raczej to jest mało dobry pomysł i dosyć głupi, więc dotrwałem do końca, stałem za 3 godziny, dojechałem, przejechałem miejsce zdarzenia, no i później już normalnie podróżowałem dalej, więc zastanawiam się faktycznie, jaka tam była prawda, bo parę dni później przeczytałem na TVN24 jakiś artykuł, że policja rzekomo kierowała ruchem i nakazała kierowany wyjazd korytarzem życia, jakieś takie rzeczy, takie bzdury. No, ja tam policji nie widziałem w żadnym miejscu. Widziałem tylko policję w miejscu zdarzenia, żaden patrol nie przejechał, nie wygłosił, nie wiem, instrukcji przez megafon. Po prostu wolna Amerykanka, nie wiem, w gazecie napisali, co im chyba tylko kazali. Natomiast na numerze alarmowym żadnych informacji, policji żadnej na drodze, tylko po prostu róbcie co chcecie. Gdzie była prawda? Nie wiem, ale sytuacja dosyć dziwna. Także dzięki za obejrzenie, no i do usłyszenia.